Dzień dobry. Wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Selin. Dzień dobry, witam. Czy brytyjska premier strzeliła sobie, jak to mówią, w stopę, decydując się na przedterminowe wybory? No, ogłosiła te przedterminowe wybory nieprzypadkowo. Chciała wzmocnić raczej swoją pozycję, a stało się dokładnie odwrotnie. Drugi błąd w ciągu ostatnich lat poważny popełniony przez brytyjskich konserwatystów. Bo przypomnę, że David Cameron też ogłosił referendum w sprawie Brexitu, licząc na to, że ta dyskusja, która coraz mocniej się rozlewała w Wielkiej Brytanii na temat obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Może coś słabą jest z analitykami? Chyba tak. Miała zostać przecięta na wiele lat i bez wątpienia większość Brytyjczyków miała się opowiedzieć jednak za dalszą obecnością w Wielkiej Brytanii. Na to David Cameron liczył. I teraz ten drugi błąd konserwatystów, więc widać, że coś w analizie wewnętrznej, partyjnej konserwatystów szwankuje. A co wynik tych wyborów oznacza dla tempa i jakości, czy też y, mówiąc bardziej szczegółowo, o twardości Brexitu. Wydaje się, że z punktu widzenia na przykład polskich interesów, czy interesów obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, ten wynik jest może nawet korzystny, dlatego że Theresa May i konserwatyści chcieli Brexit przeprowadzić bardzo twardo, realizując te nadzieje, które z Brexitem wiążą zwolennicy Brexitu. I to mogło w perspektywie uderzyć w interesy imigrantów, którzy przyjechali w celach ekonomicznych do Wielkiej Brytanii. Natomiast lejburzyści, którzy polepszyli swoją sytuację polityczną, są drugą partią niewiele mniejszą od konserwatystów. Jednak byli zwolennikami, przynajmniej ich lider to deklaruje Corbyn, zwolennikami bardziej miękkiego Brexitu. Żeby jednak Wielka Brytania w jakiejś mierze uczestniczyła we wspólnym rynku europejskim, żeby jednak uszanować prawa obywateli Unii Europejskiej, którzy się znaleźli na terenie Wielkiej Brytanii. Więc to rozmiękczenie może być dla, dla Polaków korzystne. Czyli pani May poluzuje, myśli pan. Zobaczymy no, zobaczymy jak się rząd ukształtuje, bo to jest w tradycji brytyjskiej bardzo rzadkie i to jest szokujące, że rząd będzie musiał być prawdopodobnie koalicyjny. I pytanie, kto będzie tym koalicjantem i jaki będzie miał wpływ na politykę torysów również w tej sprawie. I jeszcze jeden y, temat międzynarodowy. Agencja Reuters, powołując się na trzy anonimowe źródła, podała wczoraj, że 6 lipca do Polski przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia z Białego Domu ani z kancelarii, z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, ale jeśli wiadomość zostałaby potwierdzona, byłaby to wizyta. W czasie szczytu Trójmorza, taki termin zresztą jako jeden z możliwych, sugerowała i sugeruje strona polska. Jakiej jakości relacji polsko-amerykańskich możemy się spodziewać po tych kilku miesiącach urzędowania prezydenta Trumpa? w dalszej przyszłości? Myślę, że administracja amerykańska uważnie obserwuje rynek polityczny europejski. Widzimy, że są napięcia na przykład na linii Berlin-Waszyngton i to nawet e, miało wyraz w wypowiedziach kampanijnych Angeli Merkel. Przecież w tej sprawie tak, tak twardej antyamerykańskiej retoryki dawno nie słyszeliśmy z ust polityków niemieckich. Więc w związku z tym administracja amerykańska E, też musi się zdecydować e, na, na, na jeszcze silniejszą współpracę być może z innymi krajami europejskimi i to, że uważniej obserwuje właśnie kraje Trójmorza e, leżące między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, to jest bardzo dla nas korzystne, bo to jest przecież koncepcja polityczna, którą my przede wszystkim lansujemy, żeby upodmiotowić politycznie w Europie i w świecie. Ten region Europy, który jest często nazywany młodszą Europą, albo, albo właśnie taką Europą dołączoną do starej Europy. Czyli może być pomostem dla Ameryki w tym momencie, akurat politycznym, pomostem pomiędzy Ameryką a Zachodem? Bez wątpienia. Wielka Brytania, nawet jak odpłynie od kontynentu, już formalnie będzie tym głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na, w Europie ale myślę, że też administracja amerykańska właśnie uważnie i z coraz większą ciekawością obserwuje region Europy Środkowo-Wschodniej i to jest dla nas bardzo korzystne, bo z punktu widzenia interesów strategicznych polskich bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są absolutnie kluczowe po prostu dla naszego bezpieczeństwa, czego dowód mamy zresztą w decyzjach podjętych w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w tym u nas i pojawienia się żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. A w polityce krajowej także wiele spraw ważnych i, i spornych, Jedna szczególnie ważna dla nas, radiowców i przede wszystkim chyba ważna dla słuchaczy, może jeszcze bardziej, mianowicie nowelizacja ustawy abonamentowej. Opozycja krytykuje przygotowany w Ministerstwie Kultury projekt, nazywa go haraczem, dodatkowym podatkiem, a przecież przypomnijmy, w projekcie chodzi o to, jak skutecznie ściągać abonament, który cały czas od lat obowiązuje. Dlaczego nie ma zgody? Czy, czy kwestią. Sporną jest tutaj właśnie kształt obecny telewizji, jakość programów. Czy gdyby było no inaczej, różnych, to byłaby zgoda? Różnych pretekstów, żeby z tym pomysłem walczyć, się szuka, być może również politycznych, ale ja zawsze przypominam, że. E, abonament radiowo-telewizyjny jest płacony na wszystkie media publiczne, których mamy 19 w Polsce. Jeżeli kogoś denerwują jakieś elementy programowe telewizji publicznej, to niech zważy, że e, bez abonamentu zniknie na przykład nie wiem, Radio Gdańsk, Radio Kraków, Radio Wrocław. Ciekawe, czy ludzie tego chcą, żeby zniknęły takie ważne regiony. Przepraszam, zrobię przerwę radiowe. i zapytam pana, czy panu, pana denerwują niektóre elementy y, telewizji publicznej, programowe elementy. Ja uważam, że dzięki temu, że, yy, że w telewizji publicznej yy, pojawił się nawet... Nawet pewien pazur polityczny, uważam, że tak rzeczywiście jest, to mamy pluralizm zapewniony w Polsce, bo przez wiele, wiele lat, ja na przykład oglądając serwisy informacyjne trzech najważniejszych telewizji w Polsce, nie widziałem między nimi żadnych różnic. Wszystkie mówiły mniej więcej o tym samym, hierarchizowały tematykę tak samo, sympatyzowały z jedną stroną, a nie sympatyzowały z drugą. Dzisiaj mamy zapewniony pluralizm. Ale pazur polityczny powinien być zagięty, y, znaczy powinien... Y... Powinno się używać tego pazura w różne strony. A, a jak pan wie, nie zawsze ten ideał jest Ja Uważam, Uważam, że to są uproszczone sądy. Ja w serwisach informacyjnych telewizji publicznej e, widzę ten pazur, natomiast też widzę na przykład powrót poważnej problematyki międzynarodowej, której wcześniej brakowało, a w antenie głównej e, informacyjno-publicystycznej, jaką jest TVP Info, widzę pełen pluralizm. E, wręcz nawet... Posłowie czy politycy opozycji w różnych programach, w których występują przedstawiciele wszystkich nurtów politycznych, mają przewagę. Ale czy... Często w tych programach uczestniczę, więc coś o tym wiem. Tak, pan, pan ma takie wrażenie, ale czy nie lepiej byłoby, żeby to wrażenie mieli również posłowie opozycji i, i wyborcy opozycji? Osoby sympatyzujące, nie tylko nie patrzmy, z prawem i sprawiedliwości. Ale naprawdę nie patrzmy na media publiczne tylko i wyłącznie przez pryzmat polityki informacyjno-publicystycznych programów, bo dla mnie media publiczne to są przede wszystkim instytucje kultury. Przecież są takie anteny, jak choćby Dwójka Radiowa, Trójka też daje dużo ambitnej na przykład muzyki, ale Dwójka szczególnie dużo muzyki klasycznej, czy muzyki jazzowej, czy audycji o książkach, o teatrze. Czy na przykład TVP Kultura, czy TVP Historia. I wszystkim tym, którzy mówią, że nie będą płacić abonamentu albo będą się buntować przeciwko temu utrzymywaniu, wspólnemu utrzymywaniu mediów publicznych, i wszystkim tym, tych informuję, że przede wszystkim jesteście agresorami w stosunku, na przykład, do, do tych anten, które przed chwilą wymieniłem. Poza tym protestują operatorzy kablówek i platform satelitarnych. Projekt zaskarżyło do Komisji Europejskiej jako ich zdaniem nową pomoc publiczną siedem branżowych izb gospodarczych. Czy jest Pan przekonany, że misja ściągalność abonamentu zakończy się powodzeniem? Zakończy się powodzeniem, ponieważ to nie jest żadna nowa pomoc publiczna. To jest prawo obowiązujące w Polsce od kilkudziesięciu lat. I sensem uszczelnienia poboru abonamentu jest zmniejszenie skali łamania prawa w Polsce. To jest istota tego projektu. Mamy od lat łamane prawo w Polsce w postaci takiej, że ludzie, którzy powinni płacić abonament, go nie płacą. I sensem tej ustawy, którą zgłosiliśmy, jest zmniejszenie skali łamania prawa. Jasne, w ale jest jeszcze brak równości, bo osoby, które nie mają dostępu do kablówek, nie mają dostępu do platform cyfrowych, ponieważ sobie takiego abonamentu nie wykupili. Nie będą ścigani. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby przestrzegać prawa w Polsce, e, obowiązującego w Polsce, czyli z tytułu posiadania odbiornika radiowego bądź telewizyjnego e, płacić abonament, bo tak powinno być. Natomiast państwo e, może ten, to prawo egzekwować, tylko jeśli ma stuprocentową pewność i informację, że e, ktoś ten radio, e, rad, e, odbiornik radiowy bądź telewizyjny e, posiada. I można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że jeżeli ktoś podpisał umowę, w Wieloletnią na dostarczanie usług telewizyjnych, programów telewizyjnych, to taki odbiornik posiada. I tylko tyle e, chcemy tym prawem wyegzekwować, że, że, żeby mieć pewność e, poboru abonamentu od ludzi, którzy na pewno posiadają odbiorniki telewizyjne. Panie ministrze, czy potrafi pan przekonać, że przejście pani minister Małgorzaty Sadurskiej z polityki do biznesu jest właściwe i naturalne w odróżnieniu od krytykowanych przez państwa swojego czasu, transferów w czasie rządów poprzedników. Platforma była krytykowana m.in. za Igora Ostachowicza, ale także za ministra Aleksandra Grada. To jest kwestia kwalifikacji. Uważam, że akurat w takim miejscu, do którego aspiruje pani Małgorzata Sedurska, którą osobiście z nami bardzo cenię jej kompetencje, jej fachowość, we wszystkich miejscach, gdzie dotąd zawodowo się znajdowała, E, tutaj kompetencje są, jest wykształcenie właściwe, czyli prawo i zarządzanie, jest doświadczenie zawodowe, na przykład e, minister w kancelarii premiera do spraw pracy i polityki społecznej i właśnie w, tym, e, w tej firmie PZU to się bardzo może przydać. Na przykład w samorządzie przez wiele lat e, członek zarządu do spraw e, powiatu do spraw zdrowia i polityki społecznej, na przykład przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS. To są e, miejsca zawodowe, w których e, pani Sadurska e, była e, i naprawdę no, nie, nie powinno być tak, że jeżeli ktoś ma tego typu doświadczenie, a przez jakiś czas był politykiem, to już nie może do tego doświadczenia wrócić. No tak, Uważam, ale na przykład tak minister Grad też miał doświadczenie, a było krytykowane to, że, że tak powiem, przesiada się z fotela polityka na fotel biznesmena. No ale tu no, też to jest ja słyszę, słyszę krytykę, ale wobec tej krytyki przedstawiam argumenty obronne. Jasne, ale, ale wtedy mhm. też można było powiedzieć, że minister Grat nie jest osobą anonimową, osobą tak całkowicie... tak mówiono. Zdaje się, że tak mówiono. Czyli wszystko jest w porządku. Właściwie nie powinniśmy protestować przeciwko takim transferom. Powinniś, jeżeli, jeżeli powinniśmy się powinniśmy, do tego przyzwyczaić. jeżeli na pewno i jest udowodnione i na pewno mamy pewność, że... Yy... Że y, chodzi o osobę, która na dane stanowisko nie ma żadnych kompetencji, żadnego doświadczenia, a to jest stanowisko, stanowisko kierownicze w przypadku Małgorzaty Sadurskiej na pewno tak nie jest. A jak to jest, panie ministrze, według pana? Y, jak modelowo powinna wyglądać kwestia odpowiedzialności przełożonych za poważne przewinienia y, podwładnych, a nawet a nawet ich przestępstwa? W jakich sytuacjach powinniśmy? oczekiwać y, odpowiedzialności na tych najwyższych szczeblach, bo politycy w tej chwili przerzucają się przykładami z przeszłości, że o to było tak, to było tak, też były straszne rzeczy i nikt nie podał się do dymisji. Mówi pani o Trybunale Stanu? O... Nie, mówię, mówię teraz o żądaniu dymisji ze strony opozycji wobec ministra Błaszczaka i ministra Zielińskiego i odpowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, że przecież też y, w związku z przekraczeniami uprawnień policji yy, tracili życie obywatele i nie było mówimy, My tylko mówimy o tym, że ten wniosek jest absurdalny, dlatego że akurat obaj ministrowie zachowali się właściwie w tej sprawie. Kiedy się zapoznali z tą sprawą, natychmiast sprawa trafiła do prokuratury i prokuratura tą sprawą się zajmuje. Mam nadzieję, że, że dokończy pracę wnioski różne dowodowe rodzin. Były rodziny były składane i dlatego ta praca się mocno prokuratorska przedłuża. Natomiast Sami ministrowie byli bardzo transparentni, kiedy kiedy afera wybuchła ze względu na ten słynny film ujawniony przez media. I moim zdaniem dobrze, że media, jeśli takie rzeczy mają, to to ujawniają, bo to, to jest ważne dla opinii publicznej. To natychmiast poprosili sami, że chcą pełną informację w Sejmie w tej sprawie przedstawić. Przedstawili ją. Moim zdaniem ta informacja była wiarygodna i tak się powinien polityk w takiej sytuacji zachować. A w porównaniu ze standardami naszych poprzedników, kiedy tego typu incydenty, że ktoś zginął na komisariacie albo że w sposób nieprawny. Mnóstwo ludzi zostało zatrzymanych na przykład słynnej akcji przeciwko kibicom widelec. E, to jakoś po, po pierwsze media się tym mniej interesowały, a po drugie nie, nie, nie uważali za stosowne ministrowie rządu platformy obywatelskiej, żeby to jako, w jakikolwiek sposób opinii publicznej tłumaczyć. Czyli według pana wszystko jest w porządku. Uważam, że nie ma podstaw do żądania dymisji ministra Błaszczaka i, i ministra Zielińskiego. Dziękuję bardzo. Jarosław Selin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Była ich nieźle do usłyszenia.